Jakie było takie pańskie najważniejsze przesłanie o życiu oczywiście? Czy jest pełne wsparcie wszystkich krajów? Bo to wydawało się bardzo trudne, bo taka atmosfera była ciężka. To rozmawialiście przed, a nie tak, po. Przed. Ja mówię o tej rozmowie przed. A po zwycięstwie, po wielkiej wiktorii brukselskiej? Nie rozmawialiśmy. Wszystko przed nami. A pytałem tak naprawdę całkiem serio, jak wyglądają pańskie relacje z Donaldem Tuskiem w tej chwili. Niech pan spróbuje odpowiedzieć w miarę szczerze. To tak jak mogą wyglądać w tym dystansie 1500 kilometrów. Mhm. I to jest dystans geograficzny i trochę polityczny, bo są równoległe rzeczy. Ja się zajmuję Platformą Obywatelską, podniesieniem jej wiarygodności i sympatii, zaufania do niej, a on ma na głowie sprawy europejskie i tłumaczenie tych meandrów z partnerami europejskimi, utrzymanie jedności europejskiej. A rozmawiał pan w ogóle od czasu wypłynięcia tej kandydatury z Jackiem Sariusz-Wolskim? Nie. O Sariuszu? Z Sariuszem? Z nim. Tak nie. W ogóle, choćby telefonicznie. On jest kompletnie, bo nie ma go w dwóch komisjach, w których był. Wczoraj doszło do przetasowania. Także on jest kompletnie na marginesie. On wylądował kompletnie w miejscu, którego się chyba nie spodziewał, bo nie wiem, czy on liczył na to, że będzie nie tylko przedmiotem w rozgrywce Jarosława Kaczyńskiego, czy rzeczywiście uwierzył w to, że będzie miał jakieś apanaże czy awanse nie, ze strony PiS. Myślę, że po prostu odebrał od Donalda Tuska taką brutalną lekcję, nie, jak się uprawia politykę, i chciał się odwdzięczyć, pokazać, że jest pojęty. I odwdzięczył się? No wie pan, to naprawdę... Trochę napsuł krwi. Nie, znaczy sobie przede wszystkim, bo szkoda nazwiska i szkoda historii i jego zaangażowania w kwestię obecności naszej w Europie. Pokazał, niech się pan nie gniewa, że jesteście też, potraficie być drobnymi hejterami. To znaczy, no, swojego bliskiego współpracownika, który rzeczywiście zmienia obóz, obrzuciliście nagle takimi wyzwiskami, przy których zdrajca, Judasz i wizja taka, że powinien sobie za te srebrniki kupić sznur i powiesić. To zawsze jest indywidualne, to zawsze są indywidualne reakcje. Proszę nie mówić tego, nie adresować tego do Platformy, no tylko do konkretnych ludzi. Ważni politycy Platformy, dlatego tak mówili, bardzo ważni. I rozmawiałem też z delegacją naszą i mówiłem o tym, żeby miarkować opinie i słowa, bo emocje są złym doradcą w tej kwestii. Szczególnie, że rzeczywiście ta sytuacja była bardzo trudna. Dla nas też, no przyzna pan, że no nikt się tego nie spodziewał. A to było w momencie absolutnie krytycznym, najważniejszym, jeśli chodzi o przyszłość Tuska w Radzie Europejskiej. Był pan ministrem spraw zagranicznych. Myśli pan, że gdybyście to wyrządzili, to zostalibyście zaproszeni do Wersalu na spotkanie tych najważniejszych państw? Na pewno premier polskiego rządu, tak. To było takie symboliczne. Pan, ja, czyli byłoby spotkanie szefów rządów Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch i Ewy Kopacz. I Polski, znaczy w tym wypadku Beaty Szydło, jeżeli... No, gdybyście to wyrządzili, pytam. Tak, bo znaczy to jest symboliczne i ja w wielu krajach, znaczy pamiętam taką rozmowę z... Ale wie pan, że ludzie się będą z tego akurat śmiali, bo taka wizja, że akurat rzeczywiście ta czwórka europejska nic innego by nie robiła, tylko czekała na to, a może przyjedzie jeszcze do nas nie docenia pan roli, Ewa Kopacz. Nie docenia pan roli Polski. Ja byłem wiele w podróży, ale pamiętam taką rozmowę z Benjaminem Netanyahu w Jerozolimie. I on właśnie mówił o roli Polski, jako że Polska jest nie do przecenienia w polityce europejskiej, bo jest piątym krajem Europy. No to a propos roli Polski. Ile razy w ciągu tych waszych 8 lat Polska była zapraszana na spotkanie grupy G20? No to... Może się pan pomylić o raz. Ale to są zupełnie inne spotkania. Czyli nie była zapraszana ani razu na bardzo prestiżowe spotkanie grupy 20 najważniejszych państw na świecie. A teraz owszem jest. Ale teraz jest zapraszana przez Niemców ze względu na geografię. Widzi pan? Niemcy. Tak, czyli nie ma żadnej nienawiści między PiS-em a Niemcami. Wolfgang Schäuble zaprasza i bardzo dobrze, niech zaprasza. Tylko że też proszę zrozumieć, że z zaproszenia musi coś wynikać. Znaczy ja wierzę w to, że ta polityka, która jest pasłem nieszczęść, bo może pan mówić, pokazać zaproszenia czy otwarcie ze strony Europy i odpowiedź, która jest z naszej strony. Znaczy to jest, znaczy proszę, znaczy ja pani, widziałem, pani ja bardzo, pośle... bardzo zdanie, pół zdania. Mhm. Proszę zobaczyć, na Malcie, mówiłem o tym przy expose o polityce zagranicznej. Na Malcie sama stojąca premier Szydło, to jest odpowiedź o sytuacji i o polskiej pozycji z boku.
nikt z nią nie rozmawia, nikt nie podejmuje relacji. Język ciała to jest niebezpieczna mowa, bo przypominam sobie, jak pani premier Kopacz była popychana przez Angelę Merkel na Boga. Ale to jest samotność w polityce europejskiej, w polityce zagranicznej jest czymś fatalnym. Mówię o tej Malcie dlatego, żeby powiedzieć o Brukseli, o liście premier Szydło, o tej dyskusji na koniec w tych nieformalnych głosach. To wszystko szkodzi polskiemu wizerunkowi. Pan jest stanowczo zbyt szczwanym lisem i zbyt rozsądnym politykiem, by nie wiedzieć, że owszem, takie deklaracje się liczą, ale bardzo ważną rzeczą, jaką jest na przykład zaproszenie na G20. I uważa, że pan, że to jest taka wielka rzecz, to zaproszenie, tak? Nie, myślę, że ma swoją wagę. Na pewno większą niż to, kto, gdzie, jak stał. To proszę zapytać, jaka jest opinia o polskiej polityce zagranicznej i o polskiej polityce wewnętrznej w Europie. Proszę zapytać. Myślę, że jest marna. Natomiast chcę panu powiedzieć, że gdybyście... I nie przykryje tego pan żadnym zaproszeniem. Myślę, że grzecznościowym, otwartym... Grzecznościowym? To dlaczego wam nie chcieli tej grzeczności sprawić? Bo Niemcy nie organizowali wtedy szczytu G20. Mm-hmm. Proste. Ale mogli was zaprosić, mógł was Japończycy zaprosić kto inny. Na przykład. Albo Australijczycy. Nie było takiej opcji. Przez 8 lat nie znaleźliście nikogo, kto by was zaprosił. Ale i to uważa pan, że jest przewagą polityki zagranicznej PiS w porównaniu do polityki zagranicznej Platformy? No to jest żart, co pan mówi. Nie, czy to jest żart? To proszę się roześmiać, przynajmniej. No, nie chcę panu przykrości robić. Mówię tylko w ten sposób. Zbudowaliśmy pozycję Polski w Europie i na świecie przez 8 lat. Polityką zagraniczną. Pan porównuje to do jednego zaproszenia. Nie ma porównania. Polska jest, tak jak Beata Szydło, samotna, z boku, rozglądająca Panie się ministrze. I raczej zwracająca uwagę na to, czy ktoś nie będzie miał do niej pretensji. Ja nie bronię polityki zagranicznej PiSu, pokazuję tylko panu, że jedno zaproszenie może się równać 8 lat ciężkiej pracy i zbudowaniu pozycji. Dziękuję bardzo. Pokazuję tylko panu, że wasz wielki sukces był taki, powiedziałbym, taki sobie. Nie, to był wielki sukces. Zbudowanie pozycji Polski, które jest marnowane przez 15 miesięcy. Był czas do salania, a teraz wróćmy do tego, w czym byliście najlepsi. Partia Miłości. Mówiliście, że miłość jest najważniejsza. Niech Grzegorz Schetyna da dobry przykład. Powie coś dobrego o rządach PiS. Nie mogę nic powiedzieć, bo to jest rząd, który jest złym rządem. Jedno dobre, nie takie małe, drobne. Jak jutro... Jest coś dobrego? No czekam, aż przyjdzie do jakiś minister i powie coś dobrego o Platformie. Że jeszcze 2,5 roku. Że to najdłużej 2,5 roku i ich nie będzie tutaj. Bo Polacy, proszę zobaczyć, jak to wszystko się odwraca. Jak ta polityka PiS jest oceniana przez Polaków. Właśnie w Europie. To jest bardzo charakterystyczne, że Polacy zobaczyli, że oni naprawdę nie chcą być w Europie, że nie szukają tam partnerów i przyjaciół, że tam szukają wrogów. Mm-hmm. Jak można oceniać, jak można coś dobrego znaleźć w takiej polityce? No przecież to szkodzi polskiemu interesowi, to szkodzi polskiej racji stanu. Dlatego nic dobrego. Trudno. Dziękuję bardzo serdecznie. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.